matko, jak mi się nudzi. Może byśmy... Nie mam na nic pomysłu. I tak jesteśmy sami. Co my mamy robić cały dzień? Nikt o nas nie pamięta, Marszał. Nikt nas nie kocha. Życie nie ma sensu. Szczęść Boże, a co to za katastrofa, żeby takie smutne? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Co się stało? Opowiadajcie. Nikt nas nie kocha. Tak? Nikt was nie kocha? Nikt się nami nie zajmuje i nikt z nami nie chce spędzać czasu. Słuchajcie, ja właśnie wracam ze szkoły. A w szkole, w klasie trzeciej, dostałem prezent, który miałem wam przekazać. No ale skoro takie marudy jesteście, to chyba wam go nie dam. Prezent? Jaki? Niech ksiądz pokaże! A będziecie marudzić dalej? Nie! Nie. A okej, to dwie uczennice z klasy trzeciej dały mi wasze małe, uwaga, miniaturki! Patrzcie! O, ale fajne! Jesteśmy tacy sławni? Ja chcę swoją, żeby stała przy moim łóżku i jeszcze Sky, żebym mógł ją wrzucić do ogniska. Ach, Marszał, jesteś okropny. Wiem, ale ty nie też. Wiedziałam, że jestem taka śliczna. Słuchajcie, matko. Czyli jednak was ludzie cenią. Ach, no i... Znają was. No może. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę właśnie o tym, że czasami czujemy się zapomnieni, a naraz jesteśmy zauważeni. A z kolei innym razem znowu nas ludzie nie widzą. Co wy na to? Porozmawiamy? Okej. Okay. No pewnie. No to już siadamy. Sprawa się ma tak. Każdy z nas lubi, kiedy jest chwalony. Każdy z nas cieszy się z tego powodu, kiedy inni go zauważają, kiedy inni się o niego troszczą, kiedy o nim mówią. Ale powiem wam bardzo ważną rzecz. To szybko może się zmienić. I najłatwiej byłoby wam opowiedzieć to na przykładzie Pana Jezusa. Coś wam dzisiaj przyniosłem. Wiecie co? 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 No, na pewno figurki. Chyba nie zapomnieliście. To wiemy. No, ale mam jeszcze drugą rzecz. Ciekawe, czy wiecie, co to jest. O, popatrzcie się. Paprotka. 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 Jak myślisz, Kaj? Ty jesteś mądrzejsza chyba. Co to jest? To kawałek tuji, które rosną dookoła kościoła. Tuja? Nie. Podpowiem wam. Literka P. No to... Paproć. No druga to też jest A. P-A-L-y. Ma. O, palma. Palma, tak. To jest palma. Słuchajcie, kiedy Pan Jezus przybył do Jerozolimy przed swoją śmiercią, postanowił wjechać tak uroczyście do Jerozolimy. I czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus poprosił apostołów, aby przyprowadzili do Niego osiołka. Bo wtedy ludzie nie jeździli samochodami oczywiście, nie latali samolotami, tylko poruszali się na różnych zwierzętach. Tam w Ziemi Świętej najczęściej właśnie był to osiołek. I Pan Jezus na takim to osiołku wjechał do miasta Jerozolimy. W niedzielę, którą nazywamy dzisiaj niedzielą. Wiecie jaką? O niedzieli palmowej słyszeliście już nieraz. Nawet na naszym pierwszym spotkaniu mówiliśmy troszeczkę o tej niedzieli palmowej, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie więcej. Wracając, kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, wychodzą do Niego tłumy ludzi. Ludzi, którzy poznali Pana Jezusa jako tego, który uzdrawiał, który wskrzeszał, który nauczał, który pokazywał, jak się modlić, który przybliżał innych do Pana Boga. Jak myślicie, ludzie kochali Pana Jezusa za to, co robił, czy nie? Na pewno go lubili. Skoro tyle dla nich zrobił. No, macie rację, dokładnie. Bardzo go kochali i jako dowód swojej miłości przed Panem Jezusem, który wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, wrzucali na podłogę takie palmy. Tak, że Pan Jezus jadąc na osiołku, przejeżdżał po tych palmach. Palma. Jakby takie zwycięstwo Pana Jezusa, docenienie Go, pokazanie: Panie Jezu, jesteś dla nas tak cenny. A ci, którzy nie mieli swojej palmy, ściągali swoje płaszcze i te płaszcze rzucali na ziemię i po tych płaszczach Pan Jezus przejeżdżał. A wszystko to po to, żeby
Chociaż nawet troszeczkę Pan Jezus się nie zakurzył, bo chcieli Go uszanować, jak gdyby był jakimś potężnym, wielkim królem. Ale powiedziałem Wam, że 5 dni później Pana Jezusa w Jerozolimie zabito. A wiecie, kto Go zabił? Ci sami ludzie. Ci sami ludzie krzyczeli wtedy, jak Piłat się pytał, co zrobić z Panem Jezusem. Oni krzyczeli głośno, ukrzyżuj Go, zabij Go. Rozumiecie to? Bez sensu. Ja nic nie rozumiem. To jest bardzo dziwna sprawa. W niedzielę kochają Pana Jezusa, a w piątek krzyczą, żeby Go zabić. Trudne, prawda? No tak. I okropnie przykre. To jest bardzo przykre, ale Pan Jezus tak bardzo nas kocha, że przyjął tą śmierć, że postanowił się dla nas poświęcić i dał nam piękny przykład. Bo kiedy bito Pana Jezusa, kiedy Go zabijano, bardzo pięknymi słowami modlił się za ludzi. Mówił tak do swojego Taty w niebie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli Pan Jezus modlił się za tych, którzy nagle odwrócili się od Niego, którzy Go zdradzili i chcieli Jego śmierci. Dlatego palma ma nie tylko takie znaczenie jako przywitanie Króla Pana Jezusa, ale jest jeszcze jedna palma, ma jeszcze takie jedno znaczenie. Czy wy wiecie może, kto to jest męczennik? Ktoś, kto się bardzo, bardzo męczy. Okay. Jest zmęczony. A jak myślicie, czym jest zmęczony albo dlaczego taki męczennik? Pewnie ma dużo prac w domu. Albo dużo biegał po polu. To ja wam podpowiem troszeczkę. Męczennik to jest taka osoba, która bardzo mocno kochała Pana Jezusa, ale tak mocno, że była w stanie poświęcić dla Pana Jezusa swoje życie. Do tego stopnia, że nie przejmowała się taka osoba w ogóle tym, co inni ludzie o niej mówili, bo najbardziej dla niej ważne było zdanie Pana Boga. I męczennik to jest właśnie taka osoba, która oddała swoje życie w obronie wiary w Pana Boga, w Pana Jezusa. Mamy dzisiaj wielu męczenników. Pierwszym męczennikiem był święty Szczepan, święty Paweł był męczennikiem, święty Piotr, apostołowie ogólnie prawie wszyscy byli męczennikami. W trakcie wojny było wiele męczenników. Takim męczennikiem jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego grup kiedyś razem wspólnie w Warszawie odwiedzaliśmy. Męczenników jest bardzo wielu. Ale powtórzcie w takim razie, dlaczego oni poświęcali swoje życie? Bo kochali Pana Jezusa? Kochali Pana Jezusa. I symbolem męczenników jest właśnie też taka palma. Palma męczeństwa. Jeżeli ktoś kiedyś zobaczy jakiegoś świętego na obrazie w kościele z palmą, no to jest właśnie znak, że ten święty jest męczennikiem, że oddał życie za Pana Jezusa. Dlatego palma w naszym życiu ma bardzo ważne znaczenie. W niedzielę palmową do kościoła przychodzimy ze swoimi palmami. Można mieć taką gałązkę, którą można kupić w kwiaciarni, albo można przygotować swoją palmę. Z tego co wiem, dzisiaj na spotkaniu dzieci z naszej oazy pokażą nam, w jaki sposób można samemu taką palmę własnoręcznie przygotować. Ale na pierwszym spotkaniu mówiliśmy jeszcze jedno, że Wielki Post zaczął się od jakiego dnia? Od Środy Popielcowej. Tak, od Środy Popielcowej. I wtedy w Środę Popielcową ksiądz posypywał nas czym? Popiołem. Popiołem. A pamiętacie, mówiłem wam wtedy, skąd się bierze popiół, którym ksiądz posypuje nasze głowy? Z kotłowni. Popiół, którym jesteśmy posypywani w Środę Popielcową, bierze się właśnie z takich palm. I właśnie tą palmę spala się w piecu i z niej powstaje popiół. I tym popiołem posypujemy się w Środę Popielcową. Jesteśmy posypani przez księdza. I to też ma piękne znaczenie. Tą palmą chwalimy Pana Boga. Będziemy śpiewać tak jak ludzie, którzy śpiewali przy tym, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Cieszymy się z obecności Pana Jezusa. Tak potem te palmy spalone, obrócone w proch,
przypominają nam o tym, że bardzo łatwo to zdanie zmienić, że trzeba ciągle sobie przypominać o tym, że mamy trwać przy Panu Jezusie, że ta palma może się zniszczyć, tak jak nieraz życie męczennika się zniszczyło, bo zostało mu odebrane, bo je poświęcił dla Pana Boga, ale tak naprawdę ten efekt końcowy jest najważniejszy, bo pamiętacie, po Wielkim Poście mamy najważniejsze święto, ale takie naprawdę najważniejsze święto. Nie wiem, czy wy pamiętacie, jakie to jest święto? Zmartwychwstanie! Tak, zmartwychwstanie Pana Jezusa. I tak jak męczennicy oddali swoje życie, jak my czasami czujemy się opuszczeni przez drugiego człowieka, tak samo zmartwychwstaniemy, czyli na nowo spotkamy się z Panem Jezusem. I palma o tym nam może przypominać. Teraz razem ze Sky i Marszalem chcieliśmy zaprosić Was na drugą część naszego spotkania. Zapraszamy! Zapraszamy! Chodźcie! No to co? Idziemy! Ups! Jednak coś się musi zmienić. Mówiliśmy, że wszystko się może w jednej sekundzie zmienić. Zobaczymy, może podziała. A nie mówiłem? Może. W wielu parafiach w niedzielę palmową robi się konkurs na najpiękniejszą palmę. Dlatego dzisiaj zrobimy 3 palmy na nasz mały konkurs. Do tego potrzebne nam będą bazie, patyk, palmy oraz na przykład suszone zboże oraz takie kolorowe też. Ponadto możemy wykorzystać rzeczy, które mamy w domu, na przykład bibułę, sztuczne kwiatki, kleje, taśmy klejące nożyczki i sznurek. My dzisiaj podzielimy się na 3 drużyny, każdy z nas zrobi po jednej palmie. No to zaczynamy! Wasz plan na palmę? Co będziecie robić? Będziemy
widzieliście, przygotowanie palm wcale nie jest takie trudne. Dlatego zachęcamy Was, byście przygotowali sami takie w domu na niedzielę palmową. No to co? Zapraszamy i do zobaczenia. Pa! Pa!